Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jest czwarta w nocy, mam jetlaga, to znaczy to jest takie coś, że jak wracacie z drugiej półkuli, to albo nie możecie spać, albo po prostu jesteście śnięci i po prostu nie do życia. Dzisiaj piwo z browaru Arcybrowar, z Arcybrowaru. Arcybrowar to jest browar kontraktowy, nowy, który nawiązał współpracę z blogiem blogkopyra.com i ważą w Olbrachcie. Kolejny browar kontraktowy, no w zasadzie co tu powiedzieć? No otóż jest co powiedzieć, bo po pierwsze ekipa browaru to jest 5 wspólników, a zwykle w polskim krafcie jest 3. No w Doktorze Brew jest 2, ale czasem jest 1, ale zwykle jest 3. 3 amigos. Tutaj jest 5. Piwowarem jest Piotr Antolik. Piotr Antolik waży piwo od 2008 roku i no, zaraził swoich przyjaciół. Jeden z nich zajmuje się, znaczy jest specjalistą od reklamy, marketingu, drugi od finansów, trzeci to od drukarni, czwarty od... jest architektem, no i razem postanowili założyć Arcybrowar. Arcybrowar jest z Łodzi, do czego mam wrażenie nawiązuje tutaj logo Arcybrowaru, czyli taka jakby fabryka, bo wiadomo, że Łódź to fabryka. Established 2015. 2015 dlatego, że wtedy było uważane pierwsze piwo, natomiast no, premiera jest w 2016. Co ciekawe, browar waży w Olbrachcie, czyli kontraktowo, ale nie będzie takim normalnym kontraktem, dlatego, że będzie takim... jak to powiedzieć? Częściowo będzie na swoim. To znaczy będą mieli wykupione swoje tanki i wiadomo będzie, że w tych tankach będzie ich piwo. Tak? Czyli będą sobie mogli kontrolować jakby co tam się dzieje, nie będą musieli czekać na kolejkę, aż się zwolni do ważenia i tak dalej, i tak dalej. Więc no jest to jakaś nowa jakość. Myślę, że tą drogą może pójść więcej nawet browarów następnych, nie tylko w... nie tylko w Olbrachcie, ale też na przykład w innych browarach kontraktowych. Na pewno to pozwala lepiej planować chociażby wypuszczanie nowych piw. Ale tutaj jeszcze druga ciekawostka, bo Piotr Antolik pracuje w ogóle w Olbrachcie jako jeden z piwowarów. Także też ma niesamowitą przewagę nad innymi browarami kontraktowymi, które no, muszą się zdać na... inaczej, nie mogą poświęcić się, żeby być codziennie przy tym piwie. Także no, myślę, że jakieś widoki są przed Arcybrowarem takie, które pozwalają im sądzić, że mogą się na rynku wybić. Wybija się opakowanie tego piwa. To nie jest malowane, chociaż wygląda z daleka jak malowane. Ja w pierwszej chwili myślałem, że logo jest namalowane, a to jest naklejone, ale nie, całość to jest naklejka foliowa. No i mamy tutaj logo takie ala malowane. Piwo ważone powoli. Arcybrowar, browar rzemieślniczy. No i na dole mamy taką metryczkę. American IPA, czyli piwo nie ma nazwy, tylko jest nazwa stylu. Piwo niefiltrowane, to zaczynamy naszą piwną podróż stylem, który rozbudził rzemieślniczą rewolucję. Oto American IPA, bogate w owocowe i cytrusowe aromaty z wyraźnie przebijającą się żywicą. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i przygotuj się na iście amerykańskie doznania. BLG 16,5, IBU 60-20 EBC, alkohol 7. Uważono w browarze Jan Olbrach przez Arcybrowar. Skład woda, słody jęczmienne, pale ale, pilzneński, wiedeński, pszeniczne, karawit, granulaty chmielowe, Zeus Columbus, znaczy Zeus łamane na Columbus, czasem się jeszcze Tomahawk mówi, CTZ. Columbus, Tomahawk, Zeus. To jest w zasadzie, są bardzo mocno zbliżone do siebie, więc się je wymienia jako razem. Centennial Citra, drożdże US 05, czyli klasycznie. Słowo jeszcze o tym, że premiera tego piwa będzie w najbliższą sobotę 6 lutego, to są chyba ostatki, 6 lutego w pubie z innej beczki w Łodzi o godzinie 19 przy ulicy Moniuszki. Zatem spróbujmy, jak wypadło kolejne IPA na rynku, czy kolejne AIPA. Kapsel biały Golas.
Chmielowo. Chmielowo, owocowo, amerykańsko. Nie ma tu jakiejś ekscytacji, ale jest naprawdę to, czego się spodziewamy po. Element wygłuszenia się odkleił. To, czego się spodziewamy po American IPA. Obfita piana, drobno pęcherzykowa. Piwo jest bursztynowe, delikatnie opalizujące. Wytrawne, czyli można powiedzieć celujące w takie West Coast IPA. Goryczka przy drugim łyku już się zaczyna krystalizować. Bardzo ładny lacing. No, goryczka muszę powiedzieć średnio wysoka. Piwo po tym nalaniu, kiedy się dosyć mocno spieniło, nisko nasycone, co jest moim zdaniem bardzo korzystne. Wytrawne, no można powiedzieć West Coast IPA. West Coast IPA, co moim zdaniem jest słuszną drogą. Już za nami czas karmelowych IPA. Teraz wszyscy chcą bardzo mocno wytrawnych, goryczkowych, mocno chmielowych IPA. I tutaj co prawda ten wiedeński by sugerował, że może być bardziej East Coast, ale na szczęście on tylko troszkę tutaj dał barwy, ale w rzeczywistości piwo jest naprawdę, naprawdę wytrawne. Bardzo ładny lacing. No, życzę browarowi, arcybrowarowi, trochę podobne do ale browaru. Ale browar, arcybrowar. No nie, tu jest to r. Arcybrowar. Życzę wszystkiego dobrego. Ciekaw jestem, jak ta droga posiadania części browaru na wyłączność się sprawdzi. Na pewno atutem jest to, że mają po prostu swojego człowieka w browarze dzień w dzień. No to jest nie do przecenienia sytuacja. Piwo solidne, bez jakichś większych zaskoczeń, bez jakichś większych, nie wiem, ekstrawagancji. Po prostu solidnie uważone IPA, wytrawne, z konkretną goryczką, aromat cytrusowy, białe owoce, żywiczny rzeczywiście. Nie ma się do czego przyczepić. Także oby tylko znaleźć klientów, których będzie można przekonać tym piwem, bo trzeba powiedzieć, że ono w jakiś sposób tam dla beer geeków nie jest żadną rewolucją, ale jeżeli się znajdzie klientów, którzy jeszcze tego nie znają, to myślę, że jest spora szansa sukcesu. Wasze zdrowie.